Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Chciałbym w tym tutorialu wyjaśnić, na czym polega działanie czegoś, co w Blenderze nazywa się Logic Editor. Więc może usunę ten napis, przełączmy się w tym momencie do Blender Game oraz w menu widoków wcześniej przygotowanych przełączę się do Game Logic. W tym momencie moim oczom ukazuje się ekran skonfigurowany w taki sposób jak tutaj. Jedyne co w nim zmieniłem, to dodałem tu jeszcze jeden mały panel, tak aby nie zasłaniać tego obszaru, który jest pod nim. Dzięki temu możemy obserwować naciskane przeze mnie klawisze. Ten szary obszar w prawej górnej części ekranu domyślnie ustawiony to jest edytor tekstu. Mogę tutaj pisać nowe teksty, naciskając na guzik New i na przykład nazywając sobie taki pliczek na przykład w ten sposób, podam nazwę pliczek, tutaj mogę pisać. Jeżeli wcisnę klawisz Ctrl i pokręcę kółkiem myszy, to mogę sobie ten tekst również trochę powiększyć, jeżeli komuś na przykład by to mogło pomóc. Można także nacisnąć Ctrl F, ewentualnie ten plusik, który jest tutaj ukryty teraz, i otworzyć sobie panel boczny. A w panelu bocznym mogę włączyć lub wyłączyć numery linii, podświetlanie składni, jeżeli by tu jakaś składnia poza tym krótkim napisem była, i inne rzeczy. Więc to jest edytor tekstowy. Oprócz tego mamy także w widoku Game Logic zwykły widok 3D, w którym zwykle pracujemy w Blenderze, kiedy coś modelujemy. Mamy także outliner w tej lewej górnej części. Możemy outliner przestawić sobie na przykład na widok bieżącej sceny. Wtedy jest troszeczkę krótsza lista obiektów, ale warto go ustawić tak, aby były wszystkie sceny widoczne, bo w Blender Game pracujemy bardzo często z wieloma scenami, nie tylko z jedną. Na samym dole natomiast mamy dwie części, z których jedna już jest znana. To jest panel z properties, ten, który zawiera zwykłe, dosyć często przez nas widziane guziki z ustawieniami dotyczącymi ogólnych rzeczy w Blenderze. Tutaj w tym momencie są to ustawienia dla gry. I mamy także panel o nazwie Logic Editor. To jest coś, co wybieram sobie stąd. A więc jest to taki malutki panel z ikonką w formie joysticka. I o tym panelu chciałbym powiedzieć w tym poradniku. A więc mamy już umiejscowienie tego, co będziemy robić. Teraz tak, ten panel sobie troszeczkę powiększę, tak aby on zabierał maksymalnie dużo miejsca, ale jednocześnie będziemy też spoglądali czasami na widok 3D. Do widoku 3D dodam sobie dwa obiekty, takie jak kostka na przykład i na przykład dla odmiany stożek. Rzadko go dodaję, więc tym razem będzie. I teraz te dwa obiekty posłużą nam za przykład obiektów, do których można coś dodać w tym Logic Editor. Natomiast zanim do tego jeszcze przejdziemy, to tutaj warto zwrócić uwagę na to, że mamy w tym Logic Editor pewien panel, który nazywa się Properties. Możemy go sobie przełączyć przez menu View, Properties, ewentualnie naciskając klawisz N na klawiaturze. Możemy także najechać myszą na ten panel, wcisnąć klawisz F5, aby przesunąć go do prawej strony na przykład. Więc może stać albo po lewej, albo po prawej. I w różnych wersjach Blendera było to różnie. Ja go ustawię po prawej stronie, tak samo jak w widoku 3D, gdzie panel Properties po N włącza się dokładnie po prawej stronie. I ten panel na razie zamknę. Natomiast te obiekty, które są tutaj w oknie widoczne obecnie, to są takie dodatkowe jakby nagłówki, w których później lub też pod którymi później będziemy mieli zbierane różnego rodzaju tak zwane klocki logiczne, logic bricks. I te trzy kolumny tutaj to są sensory, kontrolery i aktuatory. Te aktuatory to jest dziwna nazwa, można je rozumieć jako swego rodzaju wyzwalacze albo uruchamiacze sprawców jakiejś akcji. To jest coś podobnego do driverów, ale nie dokładnie to samo. To są po prostu zupełnie inne narzędzia i nazwane zostały aktuatorami, poruszycielami, można inaczej powiedzieć. Teraz mamy tutaj kilka dostępnych kontrolek, które jeszcze bardziej powiększę, aby było lepiej widać. Między innymi widzimy coś takiego, że jest zawsze jakieś menu, sensors, controllers i tutaj mamy również actuators. I w każdym z tych menu jest zestaw czterech opcji. Pokaż obiekty, ukryj obiekty, pokaż sensory, ukryj sensory. W przypadku kontrolerów mamy oczywiście pokaż kontrolery, ukryj kontrolery. No i tutaj oczywiście z aktuatorami to samo. Te menu służą do wyświetlania i ukrywania elementów, które będą się zbierały nam tutaj w tych kolumnach pod spodem. Aby jednak takie elementy tutaj były, trzeba je wcześniej dodać. Więc może na początku zaznaczę sobie kostkę i do tej kostki dodam na przykład dwa sensory, które nazywają się aktuator. Robię to w ten sposób, że wybieram sobie z menu, z tej listy, konkretny element i po prostu go klikam. On się wtedy tutaj dodaje. Takie elementy sobie później szczegółowo omówimy, więc na razie użyję tej strzałki, która jest po lewej stronie, zwinę je do takich poszczególnych cegiełek i to są właśnie Logic Bricks, to są te cegiełki. Mogę także zrobić to dla stożka. Zauważcie, że jeżeli kliknę w stożek prawym klawiszem, zaznaczę go, to w tym momencie obiekty, które tutaj widziałem, zniknęły. One są dostępne dla każdego z obiektów na scenie osobno, czyli kostka ma swój własny zestaw, a stożek może mieć swój własny, zupełnie inny.
Do tego stożka dodam sobie dwa sensory, które nazywają się Always i również zwinę je, tak aby one tutaj pokazywane były jako taka zwykła, prosta cegiełka. I teraz, jeżeli będziemy mieli takie dwa obiekty, to możemy te dwa obiekty osobno sobie zaznaczać i każdy z tych obiektów będzie pokazywał nam tutaj w kolumnie odpowiednie dla niego elementy. Aby to było jeszcze lepiej widoczne, do kostki dodam sobie dwa kontrolery, które będą typu AND i również je zwinę, tak aby pokazywane były w formie takiego klocka i zrobię tak samo również dla stożka, z tym, że tutaj dodam kontrolery OR. W ten sposób. Mamy teraz cztery zestawy, czy raczej cztery elementy dla stożka, cztery elementy dla kostki. No i teraz o co chodzi? Otóż chciałem wytłumaczyć, jak pracować z tymi elementami, które są tutaj i jak działają te menu. A więc jeżeli weźmiemy sobie, zaznaczymy na przykład oba te obiekty w widoku 3D, to zobaczymy również w Logic Editorze wszystkie sensory i kontrolery, no i oczywiście aktuatory, gdyby jakieś były dla tych zaznaczonych obiektów. Czasami będzie to bardzo dużo tych klocków, no i w związku z tym można ograniczyć ich ilość, zarządzając odpowiednio wyświetlaniem tych elementów tutaj. Przede wszystkim widzimy też, że każda z nazw tego obiektu, czyli na przykład Cone albo na przykład Cube, czyli klocek lub stożek, mają tutaj swoją nazwę wyświetlaną. Jeżeli taką nazwę kliknę, to w tym momencie ukrywam związane z tą nazwą elementy. Czyli mogę po prostu poklikać sobie tutaj i ukryć wszystko, co tak naprawdę obiekty mają dodane. Jeżeli kliknę kolejny raz, to się te klocki logiczne znowuż pokazują. Mamy zatem teraz taką sytuację, że istnieje zaznaczony klocek i stożek i dla każdego z tych obiektów mamy widoczne sensory, które są teraz pozwijane. Chciałbym teraz powiedzieć, co robią te małe menu tutaj i elementy, które są na górze w postaci pól wyboru. Otóż sensors lub controllers lub actuators, jeżeli otworzę te menu, to mam cztery opcje. Pierwsza z tych opcji to jest show objects. Jeżeli wezmę show objects, to w tym momencie pokazane mam wszystkie obiekty, które zawierają klocki i one wyświetlają te klocki logiczne. Jeżeli ukryję sobie te klocki, to w tym momencie jest sytuacja taka, jakbym wybrał sobie hide objects. I wtedy, jeżeli wezmę show objects, to one się pojawiają. Z kolei oczywiście dla odwrotności hide objects będzie ukrywało te obiekty, więc w ten sposób mogę je sobie wyświetlać lub chować, niezależnie od ilości zaznaczonych tutaj klocków, czy też obecnych, widocznych w widoku. Tak samo dla kontrolerów mogę wziąć hide objects i w tym momencie one się wszystkie kolapsują, zamykają i są ukryte w tym momencie. Nie pomoże nawet, jeżeli będę zaznaczał te obiekty tutaj. Jeżeli wezmę sobie teraz show objects, tak żeby one były pokazywane i oprócz tego otworzę sobie na przykład te dwa, to one są teraz w pełnej postaci rozwiniętej, dzięki czemu są większe. No i na przykład linie, które będą je łączyły, będą się odpowiednio mocniej zaginać, ale to później zobaczymy. Jeżeli teraz wybiorę sobie z tego menu coś takiego jak Hide Sensors, w tym momencie te sensory się ukryją i zwiną do postaci takiej belki. Tak samo mogę wziąć Show Sensors i wtedy rozwijam wszystkie sensory, które tutaj są. Mogę przesuwać ten panel za pomocą wciśniętego środkowego klawisza myszy. To samo dotyczy również kontrolerów. Jeżeli wezmę sobie Show Controllers, one wszystkie się rozwijają i pokazują swoją zawartość. A jeżeli wezmę Hide Controllers, to wszystkie się ukrywają. No i tak samo będzie oczywiście z aktuatorami. Więc te menu mamy teraz wyjaśnione. Przyjrzymy się teraz, co robią te opcje, które mamy tutaj do wyboru, te checkboxy, które można zaznaczyć lub odznaczyć. Wydaje się, że ich działanie tutaj jest dosyć zagadkowe, ponieważ niczego ich zmiana nie zmienia. Mam teraz na scenie coś takiego jak cube z sensorami typu aktuator i mam także dwa kontrolery w tym cube, które nazywają się AND. Tak samo mam stożek, w którym są dwa kontrolery OR i dwa sensory typu ALWAYS. I teraz, co można z tym zrobić? Do czego służą te wszystkie checkboxy? Jeżeli przytrzymamy nad każdym z nich mysz, to zobaczymy krótką podpowiedź. Tutaj zobaczymy, że show sensors of all selected objects. A więc jeżeli zobaczymy sobie wszystkie zaznaczone obiekty, czy też jeżeli zrobimy wszystkie zaznaczone obiekty, dzięki temu checkboxowi, wszystko co mamy zaznaczone. Jeżeli go wyłączę, widać, że część z tych elementów znika. Mamy także kolejny checkbox, który mówi, że pokaż sensory tylko dla aktywnego obiektu. A więc jeżeli będzie ten sensor, raczej ten checkbox zaznaczony, to w tym momencie będziemy widzieli tylko dla aktywnego obiektu sensory, ale w tym przypadku, jeżeli będę się przełączał w zaznaczeniu pomiędzy obiektami, zaznaczając raz jeden, raz drugi, czyli czyniąc go raz aktywnym, a raz nieaktywnym, to zobaczymy, że tutaj wielkiej zmiany nie ma. Problem polega na tym, że mamy dalej zaznaczony ten checkbox o nazwie cell, który zaznacza wszystko, czy też pokazuje wszystko, co jest zaznaczone. A więc jeżeli go wyłączę, to teraz powinienem widzieć cały efekt jakby
tej zmiany. Natomiast jeżeli wyłączony jest ten akt, to nie będę widział tutaj żadnego sensora. Jeżeli go włączę, to widzę teraz sensory dla Cube'a, który jest tak naprawdę aktywny. Jeżeli się teraz przełączę na stożek, to będę widział sensory dla aktywnego obiektu, jakim jest stożek. Tak to działa. Oczywiście, jeżeli będzie włączony cell, to będzie maskował działanie tego akt i w tym momencie jego działanie nie będzie w ogóle widoczne. Następny, który tutaj mamy, to jest link. Link pokazuje obiekty podlinkowane do kontrolera. Czyli jeżeli mamy jakiś kontroler, czyli w tej strefie znajdujemy się i jest jakiś obiekt podlinkowany do tego kontrolera za pomocą na przykład takiego łącza, to w tym momencie ten obiekt będzie pokazywany. I mogę to zrobić na przykład dla stożka. Stożek jest teraz z sensorem Always podlinkowanym do kontrolera OR, który jest również w stożku. I mogę również podlinkować sobie do tego samego kontrolera obiekt, czy raczej sensor actuator z Cube'a. Jeżeli to zrobię, to w tym momencie takie działanie będzie całkiem możliwe, ponieważ ma wyświetlone te wszystkie klocki logiczne. Teraz link będzie pokazywał mi te wszystkie obiekty, które są podłączone. Jeżeli link wyłączę, jednocześnie wyłączę cell, jednocześnie wyłączę act, to widać, że tutaj nic się nie zmienia. Ten link w tym przypadku nie pokazuje niczego, co byłoby tutaj jakoś sensowne, ale spróbujmy wyłączyć sobie kontrolery i na przykład zobaczmy, co będzie teraz. Jeżeli zrobię tak, to oczywiście nic nie będę widział. Nawet jeżeli tutaj będę miał akt, to widzę, że jest tak, jak było. OK. Jeżeli teraz włączę sobie link, to tutaj też się nic nie zmienia. Niestety ukrycie kontrolerów w tym przypadku załatwia sprawę. Wezmę sobie może akt i teraz zobaczymy. Mam teraz sytuację taką, że w kostce widzę kontrolery end, które są dla kostki i jest tylko jeden sensor, który jest dodany do kostki, natomiast nie widzę nic więcej. I to jest wszystko dla aktywnego obiektu, więc dla stożka niczego nie pokazuje mi tutaj. Tak samo jak włączę sobie stożek, to mimo tego, że mam tylko obiekty aktywne w zaznaczeniu, to widzę również Cube'a, chociaż on w zaznaczeniu nie jest aktywny. Jeżeli wyłączę teraz link, to w tym momencie ten Cube powinien stąd zniknąć. Takie przynajmniej jest moje rozumienie działania tego edytora. Natomiast tutaj widać, że on się nadal będzie pojawiał. No i niestety ten link jest dla mnie pewnego rodzaju zagadką. Nie ma po prostu żadnej różnicy, tak jak widać. OK. Ostatni z tych elementów to jest parametr o nazwie state, czy też raczej nie parametr, tylko ostatni z tych elementów to jest checkbox o nazwie state. State pokazuje lub ukrywa obiekty, które są w pewnym stanie gry. A więc tutaj mamy coś takiego, że pokaż tylko sensory podłączone do aktywnych stanów. I teraz stan gry to jest temat troszeczkę bardziej zaawansowany, który związany jest z przyszłymi tutorialami, mam nadzieję. Natomiast stany gry można sobie zobaczyć tutaj. Tutaj jest taki malutki plusik, który można kliknąć koło kontrolera dla danego obiektu. I teraz jeżeli go kliknę, to pokazuje mi się takie pole przypominające troszeczkę warstwy. Warstwy w widoku 3D mamy tutaj, jest ich 20, natomiast tutaj tych warstw jest 30. I te warstwy to są tak naprawdę stany gry. Mogę sobie kliknąć w któryś ze stanów i zobaczę, że w tych kolejnych stanach nie mam żadnego kontrolera dodanego. A co za tym idzie, nie mam tutaj żadnych połączeń z sensorami. Więc istnieje tylko taki jeden stan obecnie, widoczny i aktywny na początku. Ten initial oznacza aktywność wstępną w trakcie gry, w którym mam dwa kontrolery. Jeżeli sobie teraz wybiorę piąty stan i w tym piątym stanie dodam jakiś na przykład kontroler not or, to w tym momencie mogę połączyć sobie z tym kontrolerem jakiś sensor i ten sensor będzie tylko z tym kontrolerem w tym piątym stanie połączony. Natomiast w stanie pierwszym tego kontrolera w ogóle nie widać i tego połączenia również nie. Zobaczcie, przyjrzyjmy się temu dokładniej. Jeżeli jestem w piątym stanie, to jest sensor Always, który nazywa się Always 001, podłączony do kontrolera NOR. Natomiast w pierwszym stanie nie widzę tego kontrolera dla mojego Cube'a. Cube w tym momencie ma tutaj tylko widoczny sensor Always. Jeżeli włączę sobie cell, to w tym momencie powinien widzieć wszystko, ale tak naprawdę muszę także zaznaczyć z shiftem ten stan, aby zobaczyć kolejny kontroler. I widzę tutaj również numerek, który oznacza numer stanu, w którym dany kontroler się znajduje. Tak więc ten stanowy checkbox pozwala mi te stany obejrzeć wtedy, kiedy są one tak naprawdę wyświetlone w kontrolerach, czyli w różnym stanie kontroler pokazuje mi tutaj always zawsze, chyba że chcę wyświetlić tylko i wyłącznie kontrolery z danego stanu. Wtedy włączam ten checkbox. Tak to wygląda, więc tutaj zmienia mi się sytuacja. Jak checkbox mam wyłączony, to sytuacja mi się tutaj po lewej stronie w ogóle nie zmienia.
Może to być skomplikowane dla kogoś, no ale po pewnym przyzwyczajeniu dochodzimy do tego, że możemy mieć zawsze włączone wszystkie te elementy i one są domyślnie powłączane, tak jak tutaj widać. I to działa zaskakująco dobrze. W przypadkach, kiedy mamy więcej tych klocków logicznych i sytuacja robi się tutaj skomplikowana, możemy zacząć z nimi kombinować i wtedy sobie w odpowiedni sposób ustawiać widoczność poszczególnych klocków dla poszczególnych obiektów. Została nam w tym edytorze jeszcze jedna rzecz do omówienia, to znaczy coś, co ukryłem na samym początku, co nazywa się Properties. A więc może pomniejszę troszeczkę to okno i wcisnę guzik N, aby zobaczyć, co się kryje tutaj. Properties jest to panel, w którym możemy dodawać tak zwane własności. Własności, które podobne są do custom properties w normalnych elementach Blendera, które znamy już z wcześniejszych tutorialów. Polecam serię na przykład dotyczącą driverów. Tam było o custom properties troszeczkę powiedziane. Natomiast tutaj dla każdego z tych elementów, podobnie jak z kostkami logicznymi, możemy ustawić pewne szczególne własności. I te game property po prostu wystarczy nacisnąć. Wtedy dodajemy coś takiego. Ponieważ mam tutaj bardzo duże powiększenie, to ten panel się bardzo zdeformował, więc go sobie jeszcze bardziej rozciągnę, aby był ogromny. I teraz mamy tutaj takie property. To property w domyślnym sensie tak naprawdę nazywa się prop i jest po prostu liczbą. Liczbą zmiennoprzecinkową, dlatego widzimy domyślną wartość 0,000. Liczbę tę możemy zmienić na inny rodzaj danych, na przykład na liczbę całkowitą, wybierając z tego menu integer po prostu i mamy wtedy liczbę bez przecinka. Możemy także wybrać sobie na przykład coś takiego jak wartość logiczną, czyli prawda-fałsz. Prawda-fałsz ma tylko dwa stany, a więc można je zaznaczyć i mieć fałsz lub prawdę. Nic więcej tutaj nie zrobimy. Możemy także wybrać sobie wartość typu string. String, czyli inaczej łańcuch, to jest po prostu napis tekstowy. Możemy tutaj napisać na przykład ABC i to będzie nasza wartość pewnego property o nazwie prop. Swoją drogą nazwę również możemy zmienić. A więc możemy tutaj na przykład napisać gracz. Lub może lepiej imię gracza. Jak widać, możemy zrobić spację w tej nazwie property i tu możemy wpisać na przykład Piotr. Więc mamy taką własność. Możemy dodać kolejną własność. I ta własność może nazywać się na przykład żywy. Tutaj nie możemy wpisać nic z polskimi znakami. Chociaż żółć wpisałem, ale jak piszę duże Z, to kropka ukrywa się gdzieś, więc napiszę małe żywy. I to będzie oczywiście parametr typu boolean, czyli logiczny, zaznaczony, czyli znaczy, że jest prawdą ten fakt. Możemy tutaj także dodać stan konta. Damy tutaj sobie na przykład wartość 0, żeby odpowiadało to rzeczywistości. No i tak możemy się bawić tymi parametrami, tymi propertiesami, można powiedzieć. Oczywiście istnieją tu jeszcze inne rzeczy, które warto znać. Na przykład jest takie property jak timer. Jeżeli wybiorę sobie stąd timer, w tym momencie wartość tego timera jest domyślnie 0. Mogę napisać zegar. I w tym momencie ten timer to będzie specjalna zmienna, specjalny rodzaj wartości, który będzie wartością zmiennoprzecinkową, który w trakcie gry będzie cały czas zasuwał jak szalony do przodu. Tylko, że tego nie będzie widać. Jeżeli uruchomię sobie tutaj grę naciskając klawisz P, to nic się nie dzieje. Widzimy również, że w tych panelach wszystkie parametry pozostają bez zmian, bo po prostu nie wyświetlają się żadne ich zmiany. Aby zobaczyć zmiany tych parametrów lub w ogóle to, jakie mają wartości, musimy wykorzystać ten guziczek z ikonką I, który tutaj jest. Ten guzik z ikonką i pozwala nam włączyć tak zwane debugowanie, czy też wyświetlanie pewnych informacji na temat gry w trakcie samej gry. Jeżeli wcisnę ten guzik, nic się oczywiście większego nie dzieje, ale mogę teraz obniżyć troszeczkę ekran, tak żeby było widać, co się dzieje w widoku 3D. Jeżeli teraz włączę sobie jeszcze jedną opcję, która jest w menu Game, o tutaj, i wyświetlę sobie Debug Properties za pomocą zaznaczenia tej opcji, to w tym momencie w trakcie gry będę miał informację o danym parametrze. Nie wiem, czy to widać, ale teraz w lewym górnym rogu ekranu, tam gdzie jest gra, jest malutki napis Debug Properties, Cube, imię gracza równa się Piotr. Może powiększę ten panel na cały ekran i zobaczymy, czy to nie będzie trochę większe. No niestety nie jest większe i raczej wielkości tych literek nie zmienię, więc trzeba na słowo mi uwierzyć, jeżeli to jest słabo widoczne na filmie. Mogę także wyświetlić w ten sam sposób na przykład inną zmienną, taką jak ten zegar. Jeżeli wyświetlę sobie zegar w trakcie gry, to widać, że ten zegar zmienia wartość i bardzo szybko zasuwa do przodu. Jest to po prostu zwykły czas, nic więcej. Leci w sekundach i oczywiście mam dostępne również części ułamkowe sekund. Można taki zegar wykorzystać w grze na przykład po to, aby ograniczyć czas gry lub też mierzyć czas przejścia przez poziom lub coś jeszcze innego. Także tych
parametrów możemy sobie zaznaczyć więcej, będziemy wtedy mieli wyświetlany debug wszystkich tych parametrów i dzięki temu możemy zorientować się, jak zmieniają się nasze wartości w grze, jeżeli będziemy oczywiście ich używać. Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, że możemy usunąć takie parametry naciskając na ten X, który jest tutaj z prawej strony i możemy również te parametry przesuwać góra-dół, zmieniając ich położenie z pomocą strzałek. Myślę, że to wyczerpuje temat związany z properties. Będziemy ich używać w trakcie tworzenia naszych gier. A co do samego panelu z Logic Editorem, pozostaje jeszcze wspomnieć, że jeżeli już pozwijamy za pomocą tych małych strzałek nasze panele, to te panele można również przestawiać za pomocą tych strzałek. Okay? Możemy zmieniać ich położenie, naciskając strzałkę. Jeżeli chcemy, aby taki panel był widoczny przez cały czas, wciskamy znaczek tej pineski i przypinamy wtedy taki panel. Wtedy on będzie widoczny przez cały czas. Widzimy, że tutaj również cały czas istnieje, chociaż normalnie powinien byłby zniknąć. Mamy także coś takiego w tych panelach, jak możliwość zmiany danego sensora lub też danego kontrolera. Okay, to samo dotyczy również aktuatora. Tutaj gdybyśmy mieli jakiś aktuator, na przykład Action, możemy zmienić jego typ za pomocą tego menu. W każdym z takich paneli jest to menu. Możemy także zmienić nazwę, na przykład zamiast always możemy napisać zawsze. No i możemy oczywiście włączyć taki sensor lub go wyłączyć. Jest tutaj taki checkbox, który teraz zdezaktywował całkowicie ten sensor, on będzie nieaktywny w trakcie gry. Tak samo jest również w przypadku kontrolerów i tak samo jest również w przypadku aktuatorów. Możemy je po prostu zdezaktywować na amen. One wtedy nie będą działały, będą wyłączone. Z innych elementów stałych, które są tutaj, to są takie, o których już powiedziałem, są te strzałki, checkbox i oczywiście możliwość wyłączenia danego elementu, czy też wykasowania go stąd zupełnie precz. Jeżeli powywalam te elementy, sprawdzę jeszcze, czy wszystko jest pokazywane. Z tego stanu również należy usunąć kontroler. Wydaje mi się, że dla stożka wszystko zostało wyczyszczone. Mogę teraz zamknąć panel ze stanami, a dla kostki oczywiście należy je jeszcze usunąć, tak żeby było tutaj czysto. Myślę, że w tym momencie wszystko zostało wyczyszczone i mam stan wyjściowy. Są dwa obiekty niezwiązane w ogóle z żadną grą. No i myślę, że to wyczerpuje troszeczkę informacji na temat samego tego Logic Editora. Myślę, że więcej sobie w przyszłości opowiemy o samym tworzeniu tych klocków logicznych i o ich działaniu. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.